Cześć wszystkim, z tej strony wasz Biały Wilk. Mam dla was tylko taką krótką informację, że dzisiaj Ciri wyjeżdża na ten masaż gorącymi kamieniami. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale tak jak wam mówiłem wczoraj, Ciri przekaże wam, czy raczej podzieli się z wami swoimi wrażeniami dopiero w poniedziałek, jak wróci. Dziś tak myślę między 16, 17, może 18. Zależnie od tego, czy Ciri się ze wszystkim wyrobi. Tak czy siak, czekajcie cierpliwie na wiadomość od niej, gdzie wam wszystko opowie. No i przekonacie się, jak to jest, jak się idzie na taki masaż. Może sami też kiedyś z tego skorzystacie. Może ja też. Zobaczymy. To tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Czekajcie na kolejne materiały, które pojawią się na kanale. No i także czekajcie cierpliwie na wrażenia od Ciri. Bywajcie. W dzisiejszym odcinku tak na szybko wam powiem moje wrażenia dotyczące tego, jak byłam na masażu kamieniami. Było podobnie jak widziałam to na filmie. Najpierw miałam przód robiony. Najpierw pani robiła to rękoma, potem kamieniami. Tak całe ciało najpierw rękoma na wzmianę. Później 3 minuty, jak chodzi o plecy, to musiałam 3 minuty siedzieć z bardzo dużymi kamieniami gorącymi, ale dałam radę. I nie jestem pewna, czy nie zhańbiłam przypadkiem nazwiska mojego, czy nie chrapałam, czy nic takiego nie robiłam, bo nie wiem, bo spałam. Tutaj te kropki to akurat śnieg, muszę sobie przeczyścić okulary. I naprawdę, naprawdę bardzo polecam ten masaż. Bardzo się zrelaksowałam. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Pa!